on deck, got the Patron on ice. If we can pop bottles all night, baby, you can have whatever you like. I said you can have whatever you like. Chcę wam coś pokazać. Odsuńcie sobie te pierogi. Tą wodę, która zostanie po tych pierogach, to wykorzystam do nasączenia zanęty, bo kiedyś tak słyszałem, że najlepiej jest rozrobić zanętę, wiecie, w wodzie po pierogach. Myślę, że tyle starczy. Siemanko, z tej strony Feder Fanatics. Właśnie jedziemy na Mietków. Jadę do Marcina, bo już stoi tam z kempingiem 2 dni. I jedziemy od strony do Manic. Niestety tu takie dziury były, więc mówię, nie nagrywam. Myślę, ręka będzie aż telepać. Już jestem od celu 5 minut. Za chwilę dojadę i rozkładam się. Siema, jestem, ale powiem ci tak, o, w tym samym miejscu prawie jestem, co wtedy, bo myślałem, że gdzieś indziej. Tak, tam właśnie, no. Ale jest wyższy stan wody chyba jak wtedy. Powiem ci. Ue, elegancko, kolego. Dzisiaj łowimy na gliny. Potrafisz, żeby je najpierw przygotować, trzeba je mocno zwilżyć. Więc do tego celu najpierw linę rozpraszającą. To zrobimy najpierw 2 kilo tej gliny. To są gliny suche. Gliny, które samemu się namacza od postaw. Można dzięki temu uzyskać taką jakby konsystencję, jakby właściwości jej, jakie sami chcemy. Producent nie narzuca z góry nam stopnia nawilżenia jakby, nie? To jest fajne w tych glinach. Jeszcze lecimy z wiążącą, teraz była rozpraszająca, zaraz je obie wymieszamy, połączymy. Fajne jest to, że to są pudełka strunowe, takie opakowania, i jak nie chcesz zużyć całego opakowania, to możesz sobie odsypać i po prostu zamknąć strunowo i jest ok. Coś w tym jest. Zobaczcie, to taki brąz z taką czerwienią teraz. Zobaczymy w ogóle, jaki z tego kolor wyjdzie, bo jeszcze nie próbowałem takiej mieszanki. I do tego, do tej gliny, częściowo dodam tego Sensasa Carpes, dość tania zanęta. 2,5 kg za 15 zł, jak na Sensasa, to jest bardzo dobra cena. A powiem wam, od ostatniego czasu trochę na to łowię i naprawdę się sprawdza. Rozcieram to potem na sicie, bo nie chcę, żeby było takie grube. A tu się łatwo, wiesz. O. Ale odstawię to na chwilę, niech się przegryzie. Zobaczcie teraz tak, czysta zanęta,
surowa. Będę się zastanawiał, co tam dosypywać czasem, jak zobaczę, co się dzieje, jak reaguje ryba. Tutaj glina z małą ilością zanęty, z pieczywkiem fluo, z TTX-em, z jakimś takim ziarnem typu kukurydza, żeby rybka sobie kręciła się, kubała, dłubała. I jeszcze mam czystą glinę, żeby, przypuśćmy, je tylko tam smużyć, a nie karmić. Chociaż tą zanętą ona się też nie nakarmi. Niektórzy na pewno mnie zhejtują, że jest to mało odżywcza zanęta, ale ja wolę zacząć ostrożnie, niż potem po prostu gdzieś mieć przenęcone łowisko i sporadyczne brania, bo z wody nie wyciągniesz. Jak wrzucisz, to już nie wyciągniesz. Także trzeba to dozować na pewno. I ja w tej regule ostatnimi czasy właśnie bardzo mocno się pilnuję. Zobaczcie, takimi wałeczkami sobie nęcimy, od dołu podklejamy i lecimy z koksem. Znalazłem dołek blisko brzegu i na niego właśnie będę rzucał. Lubię tu taką pogodę i znowu mam taką pogodę zresztą. W tamtym roku też miałem taką flautę. Tylko że w tamtym roku mi brał z samego rana. Zobaczymy, jak tutaj przed południem, w południe i po południu. Może być na zero, bo nic nie bierze w sumie wszystkim tutaj, słyszałem. Zaczniemy od długiego przyponu. Na pewno tu są ryby, że spokojnie tą 17 można założyć i nie zastanawiać się, czy nie będzie za dużo. I haczyk. Mam tu taką 12 kolmika nuklear. Fajne haki, na razie sobie je testuję. Nie są takie drogie, za 20 sztuk, 15 zł niecałe. Jak sobie chodziłem po sklepie i znalazłem te haki, z ciekawości wziąłem. Pamiętam, był wtedy w sklepie Paweł Zuziak, powiedział, że na nie łowił i że to są w sumie normalne, fajne haki, więc sobie wziąłem. Zaraz wam pokażę, jaki kształt. Kolor co prawda srebrny, ale myślę, że to nie będzie miało takiego wpływu. Zobaczcie. Tu takie pełne kolano. Zarzucę na kuku i na jakiegoś robaczka pierwszy rzut. Słuchajcie, jest taka akcja tego typu, że rzucałem tym kikiem, mawerem. Chciałem sobie rzucić właśnie do klipa pierwszy raz, bez niczego. I przy zarzuceniu, no, w tym miejscu się po prostu złamała. Zaraz za łączeniem z dolnym elementem. No i tu już raczej tu, no nie wiem, ale nie do sklejenia, tu akurat przelotka. No, ewentualnie na części chyba Maćkowi przywiozę to, co zostało, plus szczytówki, bo on ma taką drugą. I do tego celu, teraz na zamianę, daję znowu Black Arrowa Sensasa 4.20. W połączeniu z tym kowrotkiem Avera, gdzie nawinięta jest plecionka 004, powinien wyjść z tego fajny kijek dystansowy, ale jest też jeszcze jedna przeszkoda, bo połamałem tych szczytówek od Black Arrowa już wszystkie i została mi tylko jedna uncjowa, więc ta jest też połamana, ostatnio na zawodach połamałem. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie współgrać. Koszyczek założę nie więcej jak 40 gram. I będziemy sobie testować takie połączenie. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Będę chciał łowić na niedalekim dystansie 40 metrów. Na początek bez nęcenia, może poszukamy troszeczkę tej ryby, bo tu też są różnice w głębokości. Bliżej jest głębiej. I właśnie tą jedną wędkę mam tam rzuconą na 20 chyba drugim metrze. A tą będziemy trzymać na 40 i o dziwo tam jest wypłycenie o jakieś 4 sekundy, więc nie wiem, to by było gdzieś może z 2-3 metry, bo takim koszykiem rzucałem 40 bulletem Browninga. Na pewno wiecie, o który mi chodzi. Z odkręconym obciążeniem. No i lecimy. Rozpadało się, rozwinęliśmy sobie parasole z Marcinem i tu tak właśnie Marcin siedzi. I też bez pika. Okej, okay. Przestało padać. No piesiu, idź sobie,
Idź, piesiu. Przestało padać, bo mi tu trzy tego, szczytówkami, chłopie. Idź. Już złowiłem, tylko że nie nagrałem takiego małego leszczyka. Na dalszym metrze cienie i 0,12, mały haczyk. Na bliższym metrze grubiej, kuku i dwa białe, podnęcone też z pombem. Czyli mówisz, że nie było wejścia do tej rybaczówki. Znaczy, no było coś tam napisane chyba, że trzeba jakoś chyba sobie rezerwować. Coś, znaczy ogólnie było zamknięte, nie dało się wjechać na ten teren. A ile to kosztowało? Znaczy to... Nie... Za nasze składki wybudowali, znaczy, nie? No tak, za ileś tam, jakiś kosztorys był przedstawiony? Do tyłu się chwalili właśnie, że to wszystko idzie właśnie specjalnie dla nas jest robione i tak się chwalili. Jak nie jeden rząd właśnie się chwalił, że tyle zrobili, tylko przede wszystkim za nasze pieniądze i się później okazuje, że to wcale nie dla nas, bo jest dla nas niedostępne, tylko dla nich. Dla tych, co mają układy, dojścia. Widziałeś takie branie? Że jednak dalej są. Ale ty, bardzo małe. To znowu taki malutki jakiś leszczyk. O, i trzeci taki, kurde, ten. Ja już nie mam siły do tych ryb. Trzeba coś zmienić. Może krótszy przypon, czy coś. Akurat mam dobry słoik na taki. Po smalcu. Tak, albo dla kota. Technika rzutu też jest ważna. Głównie to miękka wędka. O, jakie branie miałem. Jest coś, no. Kurde, znowu jakiś taki. Wywariowany, o. Ty, ja tych dzisiaj dłoniaczku to coś czuję, że wyciągnę. Zanim wejdą to średnio, chociaż to już będę musiał do domu jechać. Ale powiem ci, namiotkowie, to się fajnie siedzi. Naprawdę. To jest fajny klimacik taki, nie? No i słuchajcie, ja zgłodniałem trochę. I... Marcin tutaj mi przyrządził faszolkę po bretońsku z centrali. Zajebista Marcin jest. Dziękuweczka. Sam robiłem. Elegancka. No ona mi też smakuje. Tak awaryjnie czasami, jak mi się nic nie chce robić, to biorę. No. Tak siedzimy, nic nie bierze i patrzę, Marcin siada na siedzenie i zobaczcie. Klapki i skarpetki. Jak typowy Polak. Jak to skomentujesz? Bo to dla higieny tak, nie? To nie wiadomo, kurde, kto chodził. W klapkach? Nie, po mokrej trawie. Nie wiadomo, czy to woda. Aha. No, mam rybę. Następny taki, kurde. Machu Picchu. Najwięcej ryb i największe nałowiłem się, jak się nie nastawiałem. Oprócz może tych planowanych wyjazdów karpiowych, dwóch. Ale też dwa lata, jak byłem temu, to nic nie brało, a zaraz obok łapali. Niedaleko. Może one siedzą, tylko jeść mi się nie chce. Albo na odmuchowie rozłożono 45 wędek. Widziałeś to? Tak, chłopie. Ale o co, gdzie 45? No normalnie, tam jest taki cypel murowany, a na nim jedna obok drugiej 45 rozłożonych wędek na fileta na sandaczu. Ale tyle osób było, czy co? Nie, no ktoś przykusował, no, 45 wędek rozłożył i się zawinął. No. Jaka akcja? 45? Komu się to chciało rozkładać? Ty. Mafia. Ta mafia, kurwa. Przywożą ludzi rano. Autobus odbiera po wiosce, kurde. Ty jedziesz dzisiaj każą na głębinów, ty na odmuchów. Ta. No następny dzień przyjeżdżają, każą im składać. 10 kilo ryby ma być. Znaczy nie wracaj, kurde. I koczują to. A tyle, co ja nabrałem fajnych smakołyków. Peletów. No tu nie ma na czym testować nawet. Co, chcesz ogłuszyć rybę? Nie, patrzę, jak to się sprawuje, nie? No patrz. Co? Spoko. Tak. Jakiś zapach czuję znajomy. Coś anysz, coś takiego? To jest coś na słodko.
No i to słuchajcie, ten wyjazd dzisiaj można uznać za no, dość nieudany wyjazd. Nie było zbyt dużo ryb, a jak już były, to były małe. Niezbyt warte uwagi, ale z racji tego, że ten dzisiejszy wyjazd, ten dzisiejszy wypad był typowo takim wypadem rekreacyjnym i wypoczynkowym, no naprawdę dla tutaj, choć próby przekazania wam tego chilloutu, mówię, zmontuję ten filmik, zobaczcie jak fajnie, jaka zmienna też pogoda, jaki zachód słońca, może mi się uda nagrać, także typowy odcineczek na luzie, bez spinki, camping, grill, no właśnie jeszcze zaraz nagram, bo tu Marcin w ogóle stoi z przyczepką, elegancko, taki trapik, z niego taki zrobiony przedsionek, i cyk, przyczepka taka, może nie będziemy wchodzić do środka, ale i jest biwak. Do kiedy będziesz? Planowo do czwartku. Ale jak będzie lipa, tu, to zmienimy miejsce na inne. Aha. Zobaczymy. I tam nie przeszkadza, jest w sumie fajnie, bo kurde, praktycznie sam tutaj jestem. Na uboczu. Cisza, spokój, pogoda no jest jaka jest. Kurde, wszystko. Gradu nie było jeszcze i śniegu, tylko to. Poza tym prawie, że błotne burze. Także dobra, dasz mi znać jak coś wpadnie. No ja już się zwijam na chatę. No i ogólnie i tak jak zwykle ten wyjazd bardzo mi się podobał. Uważam, że można go zaliczyć mimo wszystko do udanych. Był fajny, na chillaucie relaksujący wypadzik nad Mietków. No niestety z tutaj sugestii Wieśka trzeba było siąść na płytką wodę. Myśmy siedli na głęboką i dlatego może tak się stało. Mimo wszystko jeszcze raz ostatni tutaj rzut Mietkowa, zobaczcie, jaki klimacik. Zachodzik słońca, elegancko, dużo ludzi. Wyspy. I tak. Trzymajcie się.